Witajcie, chciałbym Wam dzisiaj omówić roślinę, która właśnie rozpoczyna swoje kwitnienie. Są to cyklameny. Cyklameny należą do rodziny pierwioskowatych, należy do nich ponad 20 gatunków. Występują one w basenie Morza Śródziemnego, zwłaszcza jego wschodniej części, poza tym w południowo-zachodniej Azji, aż po północny Iran oraz odkryto ostatnio również pewną odmianę występującą w Somalii. W Polsce w warunkach dzikich występuje cyklamen purpurowy. Rośliny te zasiedlają kamieniste zarośla twardolistne, łąki alpejskie, widne lasy w miejscach skalistych oraz w szczelinach skalnych. Są to rośliny długowieczne, potrafią dożyć dzięki bulwom nawet do 100 lat. Niektóre gatunki uprawiane są jako ozdobne. Liczne odmiany uzyskano zwłaszcza z cyklamenu perskiego. Bulwy cyklamena bluszczolistnego zaś wykorzystywane są do leczenia łysienia. Może na szybkiego omówię sam pokrój rośliny. Byliny wytwarzające okrągłe bulwy rozwijają się tuż pod powierzchnią ziemi. Osiągnąć mogą nawet do 30 cm średnicy, szczególnie te starsze okazy. Liście są mięsiste, bardzo twarde, często z ciemnymi lub jasnymi plamkami, no takim jak tutaj na przykład. Nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne. W środku na obwódce są jaśniejsze plamy. Są również odmiany, które mają odwrotnie, ciemniejsze plamy. Kwiaty zaś są pięciopłatkowe, wyrastają bezpośrednio z bulwy. Owoce są kuliste z licznymi, lepkimi nasionami. Najczęściej spotykanymi gatunkami są cyklamen perski oraz cyklamen purpurowy. Ze względu na to, że okres kwitnienia w przypadku cyklamenów perskich przypada na późną jesień, okres zimowy i wczesną wiosnę, stanowią bardzo fajny dodatek w tej naszej szarej porze roku, szczególnie tutaj w Irlandii. Cyklameny te różnią się wielkością zarówno kwiatów, jak i liści. Posiadam tutaj cztery cyklameny drobnolistne oraz jeden cyklamen odmiany Dekor, który posiada przepiękne przebarwienia na liściach oraz bardzo masywne, duże kwiaty. Te mniejsze cyklameny otrzymałem w prezencie jako umierające roślinki po świętach Bożego Narodzenia 2 lata temu. Przez pierwszy rok nie kwitły mi w ogóle. Dopiero w tym roku obdarowały mnie przepiękną gamą kwiatów. Jedna z grup nie przeżyła tutaj, w tym miejscu. Nie wiem, jaki kolor, gdyż otrzymałem te rośliny już po przekwitnięciu. Może omówię troszeczkę warunki uprawy. Cyklameny lubią jasne oświetlenie, jednak nie mogą być narażone na bezpośrednie nasłonecznienie, gdyż intensywne słońce może popalić liście i roślina obumrze. Również temperatura jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o kwitnienie. W okresie kwitnienia nie powinna być wyższa niż 15 stopni. Optymalna temperatura jest pomiędzy 10 a 15 stopniami, zaś w intensywnym wzroście przypadającym na wczesne lato nie powinna przekraczać 18 stopni. Nawożenie tych roślin najlepiej nawozić nawozem do roślin kwiatowych. Należy rozpocząć od momentu, gdy zauważycie, o tak jak tutaj, początek kwitnienia. Wtedy należy rozpocząć nawożenie co 2 tygodnie i zaprzestać pod koniec kwitnienia. Aby wzmocnić bulwy, oczywiście jeżeli nie chcemy nasion, torebki nasienne należy uszczykiwać. Ziemia ma być uniwersalna, dobrze przepuszczalna, z bardzo dobrym drenażem i dodatkiem perlitu. Ziemia powinna być co prawda wilgotna, jednak należy uważać z podlewaniem, gdyż bulwy niezmiernie są wrażliwe na przelania, co może doprowadzić do zgnilizny i obumarcia roślin. Jeżeli nie wiecie, jakiego cyklamena posiadacie, czy posiadacie perskiego, czy purpurowego, to należy pamiętać, że purpurowy kwitnie w okresie letnim, to znaczy od czerwca do września, zaś perski od października do lutego. Moje cyklameny zakwitły trochę przed czasem, bo jeszcze nie ma października, ale jest to związane z tegorocznym latem, a właściwie jego brakiem i niskimi temperaturami. W tej chwili, a mamy dopiero wrzesień, temperatury w dzień nie przekraczają 14 stopni, a w nocy spadają nawet do 7-8 stopni, czyli jest to temperatura idealna. A ja życzę Wam udanych samych sukcesów z Waszymi roślinami. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania mojego kanału.
każda subskrypcja, polubienie filmu, czy też zostawienie komentarza bardzo mnie cieszy i raduje. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.